jakie są najlepsze i najgorsze okresy na odwiedzenie Tajlandii? Cześć, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj opowiem Wam o najlepszych i najgorszych okresach na odwiedzenie tego pięknego kraju. Poznajcie szczegóły dotyczące klimatu i sezonów w Tajlandii, które pomogą Wam zaplanować idealną podróż. W dzisiejszym vlogu chcemy pomówić trochę o klimacie w Tajlandii i o pogodzie i o sezonach, które tutaj występują. Tylko przyjechaliśmy to do trochę złej restauracji z tego względu, że jest tutaj gdzieś duży głośnik i gra głośna muzyka, ale mamy fajną miejscówkę i zastanawiamy się, jak Was tutaj poinformować, ale tak, żeby było wszystko w porządku, bo ta muzyka, która tutaj gra, jest zdecydowanie za głośna, ale miejsce jest naprawdę mega. Przyjechaliśmy do restauracji, która jest taką częścią hotelu, który się tutaj znajduje. Bardzo ładnie tutaj mają przed hotelem, ładny basen, wygląda naprawdę świetnie. Ładne tutaj kafelki w środku, co powoduje, że ta woda wygląda naprawdę wyśmienicie. Emma się już tu chyba szykuje, będzie skakać na główkę. Ciepła woda. Ciepła woda? No to dobrze. Ale basen ładnie wygląda, co nie? No, ja bym chciała zobaczyć na tą wysepkę. Na tą wysepkę, no ale na tą wysepkę trzeba by się było zmoczyć, żeby tam na nią wejść. A tam u góry też mają dodatkową drugą restaurację i tutaj jeszcze takie leżaczki. No, żeby sobie tutaj pochilloutować troszkę. No a my tutaj mamy taką jeszcze dodatkową restaurację, w której siedzimy. I tam jest właśnie to miejsce, z którego przed chwileczką zamawialiśmy nasze zamówienie. A na koniec tego vloga podzielę się z Wami z kilkoma praktycznymi wskazówkami, które mogą uczynić Waszą podróż jeszcze przyjemniejszą, więc zostańcie z nami do końca. A, tam pod tą parasoleczką? No, tam wygląda no rzeczywiście fajnie. Jeszcze wracając do tematu, to Tajlandia ma taki tropikalny klimat, który można podzielić na trzy główne sezony. Suchy, gorący i deszczowy. Każdy z tych sezonów ma swoje unikalne cechy, które mogą wpływać na Wasze doświadczenia z podróży. Także pamiętajcie, że jeśli tylko chcecie przyjechać do Tajlandii i interesują Was takie tematy, to koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was inne odcinki i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i dajcie w komentarzach, czy podoba Wam się to miejsce, bo może chcielibyście tutaj przyjechać na wakacje. Weź, byłaś stamtąd. Zaraz będziesz cała mokra. Pod niej nie zmoczyłam. A zaraz masz Zooma ze szkoły i jakoś musisz, człowieku, wyglądać na tym Zoomie. Ale to taki ładny słonik. Vloga zaczniemy od sezonu suchego, który trwa od listopada do lutego i jest to najlepszy okres na przyjechanie tutaj do Tajlandii. Czym charakteryzuje się taki okres suchy? Tym, że temperatury są lekko takie niższe, nie ma dużej wilgotności i mało opadów. Jest to bardzo ważne, kiedy przyjeżdża się do Tajlandii, bo kiedy jest tak gorąco, jak było w kwietniu, no to naprawdę ciężko wytrzymać. Kiedy leje dzień w dzień, to też nie jest fajnie. A dodatkowo, jak nie jest tak bardzo wilgotno, tylko sucho, suche powietrze, no to spędzany tutaj czas jest no naprawdę taki przyjemniejszy. Także tym właśnie cechuje się ten sezon suchy, który trwa od listopada do lutego. Jakie miejsca w porze suchej najlepiej odwiedzić? Praktycznie całą Tajlandię, a w szczególności północną część, Chiang Mai, Chiang Rai, z tego względu, że tam w tej porze gorącej jest jeszcze bardziej gorąco niż na przykład w okolicach południowych, gdzieś tam na wyspie Phuket. Dlatego warto wybrać się w tym czasie właśnie na Chiang Mai, Chiang Rai, bo są tam odpowiednie temperatury do tego, a ogólnie to warto wybrać się do całego kraju, bo wtedy wszędzie jest naprawdę ok. Kolejny sezon, jaki występuje w Tajlandii, to sezon gorący, który trwa od marca do czerwca i charakteryzuje się tym, że są naprawdę wysokie temperatury, szczególnie kwiecień, maj. I wtedy może być taka spora wilgotność. Warto wtedy znaleźć się na przykład na Phuket czy Koh Samui, gdzie są przepiękne plaże i ładna woda, gdzie można się troszkę schłodzić, choć woda wtedy w morzu też jest bardzo gorąca. No ale jak jest tak gorąco, no to chociaż mamy tyle dobrze, że możemy wejść do tej wody i się schłodzić, bo jeśli jesteśmy na przykład wtedy w Chiang Mai, Chiang Rai i tam na północy właśnie jest jeszcze cieplej niż na tym południu i nie ma dodatkowo plaż ani wody, no to
bardzo ciężko tam wtedy jest wytrzymać, jeszcze jeśli jest wilgotno. Także ten sezon taki gorący, to lepiej gdzieś być nad wodą, czyli południe kraju. To jest jeszcze o tyle dobry sezon, że jest tutaj tajski Nowy Rok, Songkran, która jest to taka impreza, że po prostu być na niej to jest naprawdę mega doświadczenie. My byliśmy już tutaj dwa razy na Songkran w Tajlandii. Leje się tutaj po prostu tak mocno wodą i jest to tak mega wielkie święto, które trwa przez kilka dni, 3, 4, 5, 6 dni w zależności od regionu. I jest to naprawdę czas, który warto być w Tajlandii. Jest to kwiecień, także zapraszamy naprawdę w kwietniu do Tajlandii, bo jest bardzo gorąco, nie ma opadów, no czasami jest trochę wilgotno, ale w sumie spocić się w Tajlandii nie jest trudno o żadnej porze roku, także ta wilgotność tutaj dla mnie to ma taką w sumie drugoplanową ważność, a to jakie super jest święto Songkran i jaka tutaj jest mega dobra zabawa, no to wygrywa tutaj ponad tą całą wilgotność, wysokie temperatury i to wszystko, także warto, tylko oczywiście trzeba być osobą, która chce w tym uczestniczyć, chce się lać wodą i chce być oblana i chce w ten sposób po prostu spędzić wakacje, bo jeśli nie, no to nie polecam. Idziemy tutaj jeszcze z drugiej strony basenu i przy okazji powiemy o sezonie deszczowym, który przypada na czerwiec, październik. No i wiele osób straszyło mnie wiele razy, że jest to taki nieciekawy czas na spędzanie wakacji tutaj w Tajlandii, a ja jeszcze nigdy w tym czasie w Tajlandii nie byłem i w tym roku mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak mamy zaplanowane i w tym czasie w Tajlandii będziemy, no bo tak na razie wszystko na to wskazuje i przetestujemy na własnej skórze i doświadczymy tego sezonu deszczowego i będziemy mogli wyrażać tutaj swoje opinie na ten temat. No ale to, co można się dowiedzieć od innych, czy z internetu i tak dalej, no to występują częste opady podczas tego sezonu deszczowego od czerwca do października. Podobno najgorszy miesiąc, gdzie ostatnio nam powiedział o tym taksówkarz, to podobno jest sierpień i wtedy są największe te opady. No przetestujemy, zobaczymy. Emma, uważaj, bo będziesz cała mokra. No i tak, no i choć deszcz może jakoś tam wpłynąć na nasze plany w podróży, ale krajobrazy są wtedy najbardziej zielone i bujne, także coś za coś. Na pewno dodatkowym plusem tej pory deszczowej jest to, że wtedy ceny zakwaterowania są niższe, a miejsca turystyczne mniej, MMA, proszę nam tutaj nie rozpraszać widzów, mniej zatłoczone. Także też nie do końca jest tak, że jest tutaj tak aż źle wtedy w tej porze deszczowej, no bo są tego, można wyciągnąć z tego inne plusy, czyli jest taniej, mniej turystów, a pogoda, no zobaczcie, już jest niby pora deszczowa, już mamy prawie, że za niedługo będzie lipiec, no a na razie jest całkiem przyjemnie, no nie pada, jest gorąco, świeci słońce i... Słońca nie ma, jest za chmurami. No jak, zobacz, jak nie ma słońca, zobacz jaki cień pada tutaj. Jest słońce. Nie jest może aż takie idealnie czyste, jak potrafi być w tej porze gorącej. Wtedy przez dwa miesiące świeciło cały czas samo słońce i było bardzo gorąco. Teraz czasami na niebie pojawiają się chmury, ale ogólnie i tak jest dobra pogoda. Przynajmniej teraz po połowie czerwca. Trzeba też wiedzieć, że czasami występują takie monsuny na wybrzeżu andamańskim od maja do października. No i wtedy właśnie mogą wystąpić te silne opady deszczu i burze. Najgorsze te opady i burze to raczej będzie Phuket, Krabi i wyspy Phi-Phi. Także to też w zależności od tego, gdzie ten sezon deszczowy się spędza, bo tutaj na przykład właśnie gdzie my jesteśmy, czyli Pattaya, Bangkok, te okolice, no to ten sezon deszczowy ma najmniejszy jakby tutaj wpływ i tutaj jakby najsłabiej się go odczuwa. Najmniejsze są te deszcze, nie ma tych takich monsunów jak na przykład właśnie tak jak wspomniałem Koh Samui czy Phi-Phi czy Phuket. No wiadomo, wtedy kiedy występują te monsuny, to niektóre plaże mogą być zamknięte, a warunki do nurkowania czy snorklingu, no takie nie za bardzo bezpieczne. Nie dość, że rozpraszasz widzów, to jeszcze mnie i ciężko mi coś powiedzieć, jak na ciebie patrzę. No także wtedy omijamy. Jak jest monsun, to... Omijacie Emkę. Żeby to tak trochę podsumować, to ja też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo najczęściej w Tajlandii to byłem właśnie od października
do maja i mogę na ten temat się wypowiedzieć i uważam, że najlepszy okres na odwiedzenie Tajlandii to jest właśnie taki grudzień-marzec. Grudzień-marzec, bo wtedy pogoda jest jakby taka najlepsza, czyli nie jest aż tak bardzo gorąco, na przykład właśnie grudzień-styczeń. Opady są minimalne, wilgotność jest taka znośna. I wtedy tak, wszystkie atrakcje są jak najbardziej dostępne. Cały kraj wtedy jest jakby gotowy do tego, żeby można go zwiedzać. Wszystkie parki narodowe są otwarte. Morze wtedy jest najspokojniejsze i wszystkie wyjazdy na jakieś wyspy są w miarę bezpieczne i po takim spokojnym morzu, czyli no nie ma jakichś różnych, wiecie, no jak ktoś ma jakieś problemy i wymiotuje je podczas pływania, no to wtedy jakby ma najmniejsze szanse na to w tym okresie między grudzień a marzec. No i uważam, że wtedy po prostu w Tajlandii jest najlepiej. No też tylko, że akurat minus jest tego na pewno taki, że jest dużo turystów i no, jest tłoczno i może być trochę drożej. No i to jest taki tego minus, ale to jest taki chyba jeden z najlepszych okresów, jaki tutaj może być na przyjazd do Tajlandii. Ale nie powiem, że teraz po tam 15 czerwca jest jakoś źle, bo i pogoda dopisuje. I jest dużo mniej turystów, więc łatwiej gdzieś tam wszędzie jest coś pozwiedzać, bo nie trzeba stać w kolejkach. No, także myślę, że to też jest spoko termin na przyjazd tutaj, choć można spodziewać się troszeczkę większych deszczów, jakiś częściej deszczów niż w tych poprzednich okresach, ale na przykład już też nie jest tak gorąco, jak było w kwietniu i w maju. Także jest już troszkę lepiej, ale i tak mimo to bardzo gorąco. Czyli jeszcze tylko gdybym miał wspomnieć raz o tej pogodzie i o miesiącach i w jakim danym miesiącu jaka pogoda występuje, no to gdy zaczniemy tutaj od pierwszego miesiąca, styczeń, to jest wtedy sucho, chłodno i idealnie do zwiedzania. Luty, podobnie jak styczeń, z niewielkim wzrostem temperatur. Marzec, początek sezonu gorącego, wzrastające temperatury. W kwietniu to mamy najgorętszy miesiąc, także to na kwiecień trzeba uważać, jeśli ktoś nie lubi bardzo wielkich upałów. Maj to nadal gorąco, ale początek sezonu takiego deszczowego, chyba bym jeszcze nie powiedział, że może początek sezonu deszczowego, bo w tym roku w maju nie padało praktycznie w ogóle. Także tu jeszcze bym powiedział, że tak raczej na spokojnie. Czerwiec, wrzesień, no to już taki sezon deszczowy i no mogą być zdarzać się częstsze te opady. No mogą zdarzać się częstsze te opady, ale mam nadzieję, że te opady też raczej częstsze to występują na południu kraju, a nie w środku. Druga sprawa to wtedy jest bardzo zielono, tak? Powinno być bardzo zielono i no jednak te wszystkie palmy, drzewa, krzaczki, jak na przykład te, no to powinny jak najbardziej być bujne i jak najbardziej zielone dzięki właśnie temu deszczowi. Później znowu przychodzi październik, co jest końcówką sezonu deszczowego i zmniejszające się opady. Listopad to początek sezonu suchego i przyjemne temperatury, a później mamy ostatni miesiąc, grudzień, czyli sucho, chłodno i idealnie do zwiedzania. No i później znowu styczeń, także tak to mniej więcej tutaj w tej naszej pięknej Tajlandii wygląda, jeśli chodzi o pogodę. Mam nadzieję, że dzięki temu takiemu szczegółowemu przeglądowi klimatu będzie Wam łatwiej zaplanować podróż do Tajlandii w odpowiednim czasie, zgodnie z warunkami pogodowymi, jakie tutaj panują i dzięki temu Wasze wakacje będą udane. Emma właśnie zaczyna Zooma, więc musi się przygotować szybciutko, wskakiwać na zajęcia. Że tablet, a ty poszłeś se. No nie zauważyłem cię. Nie zauważyłem, bo nagrywałem. Chciałem już tutaj się połączyć, tylko że tutaj się nie da. Aha, nie da się. No to połącz się z moim telefonem. Musimy rozsiąść się teraz gdzieś wygodnie. Dobrze, że już w sumie cały film mamy nagrany. I szybko Emma wskakuje na zajęcia i odbębnia swoją szkołę.
nadzieję, że każda osoba, która wytrwała do tego momentu, zostawiła już łapkę w górę pod tym filmem i każdy, kto jeszcze nie subskrybuje i nie ma wciśniętego dzwoneczka, to już właśnie to zrobił. Słuchajcie, my już opuszczamy to miejsce, ale nie musicie się martwić, jeśli jeszcze macie ochotę coś tutaj z nami zostać na dłużej i pooglądać jeszcze jakieś inne ciekawe filmy, bo proponuję wam tutaj teraz mega film o atrakcjach, które są naprawdę jednymi z najlepszych atrakcji, które tutaj warto zobaczyć. Także tutaj wyświetla wam się teraz ikonka z filmem o najlepszych atrakcjach w Tajlandii, więc zapraszam was teraz do tego odcinka, a w tym już się z wami żegnamy.